Doktor Agata Plech jest specjalistką chorób oczu, ordynatorem oddziału okulistycznego i właścicielką Centrum Medycznego w Cieszynie. Od kilku lat ogromny nacisk kładzie na profilaktykę zdrowotną, prowadzi akcje profilaktyczne i edukacyjne. Jest autorką książki Przejrzyj na oczy. Teraz przyszedł czas na drugą książkę, Okiem szeroko otwartym na zdrowie, której premiera miała miejsce w piątek 4 marca w restauracji pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie. Szerzej patrzę na wzrok, nie tylko na wzrok, szerzej patrzę na zdrowie i w książce poruszane są aspekty, te, które, jak zauważyłam, mogły być zakłócone w czasie, gdy rozwijała nam się pandemia i w związku z tym zostały dotknięte nią w jakiś sposób. Mam tu na myśli także narząd ruchu, mam tu na myśli naszą psychikę i tym, co chcę przekazać w książce, to jest znalezienie sposobu na to, żeby jednak pomimo wszystko o swoje zdrowie w jak najlepszej formie zadbać, bo są na to sposoby. Można budować swoje nawyki bardzo starannie, posługując się metodami coachingowymi, które również są w tej książce omawiane i wpływa to absolutnie na wszystkie organy i na wszystkie części naszego ciała, nie tylko na wzrok. Oczywiście mówię w książce także o chorobach oczu, no bo to jest to, czym się zajmuję na co dzień, ale tak jak brzmi tytuł, to spojrzenie jest znacznie szersze, holistyczne, także ajurwedyjskie, więc naprawdę szeroko i jeśli ktoś pragnie zrobić coś dobrego dla siebie, dla swojego zdrowia, to będzie mógł właśnie przy użyciu tej książki. Podczas spotkania promocyjnego głos zabrała nie tylko dr Agata Plech, ale również współautorzy książki. Nie zabrakło również oprawy muzycznej tego wydarzenia. Książka jest w każdej chwili do kupienia w Centrum Medycznym Beskid Med, które prowadzę, ale także przez internet na stronie przejrzyjnaoczy.pl. Ta, jak i poprzednia książka, i jeszcze chcę koniecznie powiedzieć o tym, że z każdej książki 10 zł przeznaczamy na pomoc Ukrainie. Będziemy przekazywać zebrane pieniądze dla Polskiej Akcji Humanitarnej, która organizuje pomoc tam na miejscu. I myślę, że to jest cenny wkład z naszej strony. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.